Zaczynamy. Dzisiaj zgodnie z zapowiedziami, to znaczy dzisiaj naszym tematem będą Słowianie i Słowianki. Prawie każdy tytuł jest zaczerpnięty z tytułu jakiejś konkretnej książki, przy czym za każdym razem właśnie jest tak, że te książki służą jako taki punkt wyjścia do myślenia o różnych zagadnieniach. I to jest niesamowita słowiańszczyzna, to jest tytuł książki, którą profesor Janion opublikowała kilka lat temu. To jest bardzo nowa książka, moim zdaniem w 2005 albo 2006 roku, ale właśnie próbuję to sprawdzić. I oczywiście, jak to zwykle, bo z ostatnimi czasy nie jest to takie proste. Nie, w 2007, tak? To jest książka z 2007 roku. Przy czym oczywiście, jak wiadomo, tak naprawdę głównym przedmiotem zainteresowań profesor Marii Janion jest romantyzm i znaczenie romantyzmu dla w ogóle kultury polskiej, dla sposobu, w jaki ta kultura polska w ogóle sobie świat wyobraża, jak myśli i tak dalej. I ta słowiańszczyzna też się tutaj pojawia tak naprawdę przede wszystkim jako tło dla pewnych problemów podejmowanych przez romantyków. Ja mówiłam na pierwszym wykładzie, że w ogóle średniowiecze właśnie ożywa w romantyzmie. Tak? To znaczy, że romantyzm nie tylko polski, romantyzm europejski w ogóle zaczyna właśnie w tradycjach średniowiecznych odnajdywać coś dla siebie inspirującego. Natomiast, no właśnie, rzecz polega na tym, że Francuzi mają, czy też Francuzi i Anglicy, powiedzmy, dzielą między siebie cykl arturiański i pieśń o Rolandzie i jeszcze parę innych takich właśnie dzieł literackich, często zakorzenionych w przedchrześcijańskich tradycjach i obyczajach. Nawet jeśli są to dzieła już chrześcijańskie, to one często jakby odzwierciedlają jakieś jeszcze przedchrześcijańskie wierzenia i obyczaje. Literatura niemiecka ma opowieść o Nibelungach, którą nieprzypadkowo właśnie w romantyzmie, tak Wagner przecież przetworzy na wielką, w jakimś sensie narodową operę niemiecką. Skandynawowie mają sagi wikingów, też spisywane jeszcze we wczesnym średniowieczu i właśnie będące zapisem opowieści o bogach i herosach jeszcze z czasów pogańskich. A słowiańszczyzna nie ma swojej mitologii. No i w XIX wieku wręcz niektórzy wrodzy Słowianom autorzy, głównie niemieccy rzecz jasna, pisali, że jej nie ma i nigdy nie miała, bo to takie właśnie, bo Słowianie to taki był lud prymitywny, który nie stworzył nigdy żadnej myśli. Tak, Grecy mieli, Germanie mieli, a Słowianie nic nie wytworzyli. Natomiast oczywiście dzisiaj wiemy już, że rzecz jest nieco bardziej skomplikowana. No ale rzeczywiście jest coś takiego, tak, że ta słowiańszczyzna przedchrześcijańska, ona w ogóle prawie w naszej wyobraźni nie istnieje. Już przy tej okazji barbarzyńskiej Europy mówiłam o tym, że ta przeszłość barbarzyńska właśnie w dużej mierze została wymazana przez przyjście chrześcijaństwa. Przyniosłam ci drugi raz tego Karola Modzelewskiego, zresztą profesor Janion nawiązuje do niego w tej książce o niesamowitej słowiańszczyźnie. Ale przeszłość słowiańska jakby została wymazana w pewnym sensie, można powiedzieć, najbardziej. Tak? To znaczy rzeczywiście prawie nic nie zostało z historii dziejów, ale też na przykład wierzeń Słowian sprzed okresu, kiedy kolejne ludy słowiańskie przyjmowały chrzest. Zostały nam jakieś strzępy, niektóre przechowane przez kulturę ludową, to właśnie romantycy mieli taką tezę, że kultura ludowa generalnie przechowuje właśnie jakieś prastare wierzenie. Tak? No musiałaby, na pewno coś w tym jest, tak? Znaczy, na pewno trochę tak jest, ale oczywiście odkrycie, co jest rzeczywiście w tej kulturze ludowej bardzo stare, a co jest przetworzone, nie jest wcale takie proste. Tak? Czy wampiry są echem jakichś prastarych słowiańskich wierzeń, czy też na przykład jednak narodziły się, jak twierdzą niektórzy historycy, gdzieś około XVIII wieku na Bałkanach w wyniku wojen, jako echo jakiejś takiej traumy wojennej. Tak? To nie jest to takie oczywiste i takie proste, natomiast rzeczywiście trzeba powiedzieć, że właśnie romantycy zaczęli odkopywać rozmaite takie byty nieludzkie, tak, z tej słowiańszczyzny i włączać je do swoich twórczości. Przy czym właśnie najczęściej te byty nieludzkie jakoś tak zaczęły na tę twórczość w związku z tym nawiedzać. Tak? I to słowo niesamowita, którego używa profesor Janion, ono ma bardzo wiele znaczeń.
To jest po pierwsze taki właśnie dosłowny przekład niemieckiego pojęcia unheimlich. I tak jak właśnie unheimlich jest przeciwieństwem czegoś, co jest oswojone, tak? Zwyczajne, samowite, czyli nam dobrze znane. Niesamowite to jest właśnie wszystko to, co jest właśnie obce, nieznane, wszystkie te takie właśnie dziwne rzeczy, które nam wychodzą, jak chcą niektórzy ze ścian, stukają w ścianę albo gdzieś od spodu w podłogę, jak chcą niektórzy wychodzą nam spod świadomości, tak i nas jakoś tam nawiedzają. No i właśnie, a w takim języku potocznym bardzo często używa się tego określenia właśnie do opisywania na jakichś takich bytów, no jak mówię, bytów nie do końca ludzkich, o nie do końca ustalonym statusie. A jednocześnie właśnie jest w tym słowie ten element obcości, tak? I Maria Janion pisze w tej książce, że tradycja słowiańska stała się ludom słowiańskim obca, tak? To znaczy, że ta niesamowitość słowiańszczyzny, która właśnie powraca do nas wraz z romantyzmem, w postaci różnych upiorów, które nawiedzają wyobraźnię romantyczną, tych wszystkich świtezianek, tak, które nie do końca wiadomo właśnie czym są, ale są, no właśnie takie są niesamowite właśnie dlatego, że nie bardzo wiadomo. W postaci tych pieśni mickiewiczowskich, tych wszystkich ballad mickiewiczowskich, gdzie no, pojawiają się właśnie takie różne nieludzkie istoty i one są najczęściej dosyć groźne, tak, one są czasami groźne dla złych ludzi, bardzo często u Mickiewicza zwłaszcza te właśnie różne świtezianki, upiory, duchy, one czasami nawiedzają kogoś za karę, tak, przychodzą kogoś ukarać, no ale właśnie mają w sobie ten element grozy, a jednocześnie, no właśnie mówi Janion, to są jakieś strzępy, tak, to są jakieś resztki, to są jakieś pozostałości czegoś, co kiedyś było nasze, ale co zostało utracone i właśnie jest niesamowite w tym sensie, że jest nieoswojone, nie nasze, nie własne, tak, odebrane nam. To jest w ogóle bardzo dobra książka, ja o niej nie będę, nie ona jest mimo wszystko tematem moich dzisiejszych opowieści, natomiast to jest taka książka właśnie, gdzie też profesor Janion na ten swój niezwykły zupełnie sposób, bo ona też jest trochę niesamowita, próbuje się właśnie rozliczać jakoś z historią Polski, ze sposobami opowiadania właśnie z, nie tylko z tą słowiańszczyzną tak naprawdę, właśnie z jakimiś takimi elementami obcości, w ogóle taki temat czegoś, co zostało wyparte, ale nas nawiedza, to jest w twórczości Janion taki generalnie bardzo ważny temat. Tak? Nie przypadkiem osią polskiego romantyzmu jest obrzęd dziadów, tak? A więc właśnie ten obrzęd, który ma być tą pozostałością właśnie znowu dawnej wiary, w którym przywołuje się widma, te nieukojone, nieutulone widma i się z nimi rozmawia, tak? I wchodzi się z nimi w dialog. No i to jest rzeczywiście jakby jednocześnie właśnie dla Marii Janion jakiś taki sposób myślenia w ogóle o kulturze, tak? Która jest pełna takich też nieukojonych widm, z którymi trzeba się jakoś rozprawić. W tym przypadku ona się przede wszystkim właśnie skupia na owej kwestii przeszłości słowiańskiej. Ze Słowianami to jest tak, że już począwszy od nazwy tego ludu, a właściwie tej grupy ludów, tak, tych plemion, już mamy tutaj jakiś problem. Są w źródłach starożytnych greckich i rzymskich pisarzy wzmianki o różnych ludach, które być może można uznać, że były ludami słowiańskimi, ale ponieważ poza nazwą my o nich tak naprawdę nic nie wiemy, no więc my nie wiemy, co mają na myśli pisarze rzymscy z II wieku naszej ery, pisząc o Wenedach na przykład, gdzieś nad Morzem Bałtyckim, co to były za ludy. Natomiast nazwa Słowianie zaczyna się pojawiać gdzieś tak około V-VI wieku i generalnie się uważa, że około V-VI wieku naszej ery następuje wędrówka Słowian. To jest kolejna fala, tak? To znaczy mieliśmy wielką wędrówkę ludów germańskich, które zwłaszcza od IV, IV, V wieku, tak mówiłam o tym, najeżdżały na Cesarstwo Rzymskie i można powiedzieć w pewnym sensie, że te ludy germańskie pozostawiły po sobie coś w rodzaju takiej próżni w środkowej Europie i teraz te próżnie wypełniają w następnym jakby rzucie plemiona słowiańskie, które jak zawsze, tak jak zawsze z tymi wszystkimi indoeuropejskimi ludami w Europie, nie wiadomo skąd przyszły, więc mówi się, że gdzieś z nad Dniepru, tak, gdzieś z tych stepów tam środkowo, prawda, czy tam wschodnio-ukraińskich. No w każdym razie się pojawiają i pisarze greccy, bizantyńscy już zaczynają używać właśnie tego określenia Słowianie na określenie tej kolejnej fali najeźdźców. Przy czym we wczesnym średniowieczu to samo w zasadzie słowo zaczyna oznaczać właśnie przedstawiciela tych nowych, pojawiających się ludów i to samo słowo zaczyna oznaczać niewolnika.
Ja o tym już pewnie mówiłam, więc tylko przypominam, tak, że slave po angielsku, esclave po francusku, tak, to są słowa, które mają tą samą, jak się wydaje, to samo źródło, tę samą etymologię, co nazwa Słowianie, a oznaczają niewolników, przy czym w łacinie klasycznej, w łacinie powiedzmy z okresu cesarstwa, niewolnik to jest servus. W łacinie średniowiecznej z tego słowa servus zaczyna pochodzić słowo oznaczające poddanego chłopa. Na przykład angielskie serf, angielskie słowo serfdom, czyli poddaństwo. Tak? To są słowa, które się wywodzą od łacińskiej nazwy niewolnika. Natomiast właśnie w łacinie w Grece i w łacinie średniowiecznej pojawia się słowo sklawus, które oznacza niewolnika jakby nowego typu, tak? Czyli jest to nowe określenie. No i stąd jedna z najbardziej nieprzychylna w ogóle dla Słowian hipoteza jest taka, że etymologia jest taka, że nazwa ludu Słowianie pochodzi od pojęcia, które zaczęło oznaczać niewolników. Etymologia, która jest nieco bardziej prawdopodobna i mnie się bardziej podoba, jest taka, że ponieważ Słowianie byli często sprzedawani jako niewolnicy w okresie właśnie tam 5, 6, 7 wieku naszej ery, to stąd jakby w pewnym momencie doszło do utożsamienia tego pojęcia z nazwą ludu, tak? Zaczęto po prostu używać nazwy ludu jako synonimu słowa niewolnik. A sprzedawani byli między innymi dlatego, że jako najeźdźcy no, nie zawsze wygrywali, tak? Prowadzili najazdy, prowadzili wojny, niekiedy przegrywali, wtedy przegrana wojna oznacza również branie jeńców. Nie do końca wypadało w średniowieczu, czy to na zachodzie Europy, czy to w Cesarstwie Bizantyńskim, żeby chrześcijanie byli niewolnikami chrześcijan, natomiast pogan można było, a Słowianie, jak pojawiają się w Europie, pojawiają się właśnie jako poganie, z poganami można było różne rzeczy robić. Świat ówczesny, w tym sensie ówczesnym właśnie tych bogatej części świata, czyli czy to w Bizancjum, czy przede wszystkim później w kalifatach arabskich, istniało zapotrzebowanie na niewolników i w związku z tym rzeczywiście wydaje się, że ci Słowianie stanowili momentami jakiś taki interesujący towar handlowy. Profesor Samsonowicz wręcz kiedyś mówił, że bez Mahometa nie byłoby Karola Wielkiego i twierdził, że właśnie Europa nie dźwignęłaby się z kryzysu ekonomicznego, z tej zapaści takiej, którą wpadła po upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, gdyby nie między innymi właśnie handel niewolnikami z dużo bogatszym południem, że Europa nie miała nic do zaoferowania temu bogatemu światu śródziemnomorskiemu, poza właśnie ewentualnie niewolniczą siłą roboczą. Oczywiście to niewolnictwo w starożytności czy we wczesnym średniowieczu, ono nie ma takiego charakteru, jaki nabierze niewolnictwo nowożytne, to znaczy ono nie ma charakteru rasowego. Nikt wtedy nie uważał, że istnieje jakaś rasa ludzi, którzy są z definicji przeznaczeni do tego, żeby być niewolnikami. Tak, to jest wynalazek nowożytny, to jakby niewolnictwo z takim silnym komponentem właśnie rasistowskim pojawia się wraz z atlantyckim handlem niewolnikami gdzieś tak w XVII wieku. Natomiast, więc to, że Słowian się utożsamia z niewolnikami, to nie znaczy, że ktoś uważał, że Słowianie są z definicji gorsi i do niczego, i są rasą podludzi, się do niczego innego nie nadają. Tak? W średniowieczu w ogóle nie tymi kategoriami myślne. Po prostu akurat na rynku była taka podaż i też to nie oznacza, bynajmniej na przykład władcy słowiańscy nie handlowali niewolnikami. Tak? Tych plemion słowiańskich było dużo, one też między sobą prowadziły walki. I najprawdopodobniej właśnie w tych rozmaitych, bardziej mniej nam znanych wojnach wczesnego średniowiecza, no właśnie ludzie byli po prostu generalnie cennym łupem, tak, które potem można było właśnie gdzieś wyekspediować do dalekich krajów.